Kochani, jesteśmy w parku Kaszka, wzgórze Świętego Krzyża w Pradze, bardzo blisko centrum, na Ziszkowie, ale czujecie się tutaj, jakbyście nagle znaleźli się na łonie natury, gdzieś zupełnie daleko, daleko od cywilizacji. Tutaj, muszę się pochwalić, wyprawialiśmy piąte urodziny mojego synka, a przed nami, a w zasadzie obok mnie, najdłuższa w Pradze zjeżdżalnia dla dzieci, prawdziwa atrakcja parku Kaszki tutaj. Młokosy, ale również takie ananasy jak ja mogą sobie zjechać na tyłeczku i mieć zajebisty fan w Pradze. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Wejdę na górę i zjadę tutaj, żebyście przekonali się, że mimo już podeszłego wieku jestem w stanie wykonywać tego typu ekwilibrystyczne ćwiczenia specjalnie dla fanów Chmielotoku. Aloha. Ale było świetnie. Ale emocje. Chyba trzeba napić się zimnego piwa, żeby jakoś opanować tą adrenalinę, która wydzieliła się w mojej głowie. Jesteśmy na samym szczycie wzgórza Świętego Krzyża. Zobaczcie, jakie stąd są niesamowite widoki. Tutaj wieża telewizyjna na Ziszkowie. Patrzcie, jakie piękne widoki. Tutaj w ogóle po tamtej stronie będziemy widzieć na wprost jest wzgórze Witkow, na którym znajduje się pomnik Jana Ziszki, patrona tej dzielnicy, po której teraz spacerujemy. To jest najwyższy pomnik chyba w Europie Środkowej, a w ogóle wschodniej chyba też, bo znajduje się na takim wielkim budynku, a sam pomnik już tego Ziszki na koniu to też jest kilka ładnych metrów. Bez kitu. Idziemy w tamtą stronę, ponieważ tam znajduje się hospódka na Parku Kaszce, miejsce wyjątkowe, do którego zaraz podejdziemy. A jeśli chodzi o samą Parku Kaszkę, też tutaj działa takie stowarzyszenie, którego celem jest ochrona przyrody i krajobrazu, żeby zapobiec jego dewastacji. Jak pewnie się domyślacie, tutaj w centrum Pragi ta miejscówka jest łakomym kąskiem dla deweloperów, dlatego potrzebne jest takie stowarzyszenie, grupa ludzi, fascynatów, którzy wierzą w energię tego miejsca, żeby zapobiegać różnym dziwnym działaniom, żeby tutaj nagle nie powstał jakiś apartamentowiec albo dyskont. Ale zobaczcie, co tutaj się dzieje, jakie to jest piękne miejsce. Można wyjść z psem na spacer albo z dzieckiem. Jednak najlepszym celem podróży turystycznej, tak zwanej pieszki, czyli na własnych nogach, jest oczywiście hospódka Parku Kaszka. Tutaj też taka jest niesamowita energia kosmosu. Podobno tutaj lądowało UFO kiedyś w Czechach. I od tej pory chodzą tacy ludzie z antenami, różne takie osobistości, bym powiedział, czeskie. W niewiadomym teoretycznie celu, ale podejrzewam, że chodzi tutaj o bliskie spotkania trzeciego stopnia z obcą cywilizacją. Sam widziałem kilku kosmitów już, mimo że mieszkam w Pradze niedługo. To tutaj kolejny plac zabaw. No zobaczcie, to jest raj dla dzieciaków, dla rodziców. I oczywiście dla Big Geeków, bo w barze Parku Kaszka leją zajebistego Radegasta, kochani. Można zamówić sobie Radegasta dziesiąteczkę. Ja chyba wjadę w dziesiąteczkę dzisiaj, bo jest bardzo gorąco. To jest schyłek lata, ale pogoda jest no, niesamowita. Jest też kozelek albo pilznerek, no ale myślę, że właśnie Radegaścik to jest to, na co mam największą dzisiaj ochotę. Chmielotok Praga tego wymaga, nie? Czyli vlog Chmielotok Pracha. Patrzcie, tutaj rośnie marihuana, normalnie piękne szczyty. Widzę, że odmiana indika. Oczywiście żartuję. Sami wiecie, że to jest żart. O, i wbijamy. Patrzcie, jakie to jest miejsce. Siedzi sporo ludzi, no nie ma się co dziwić. 27 stopni na termometrze. Nikt nie chodzi w swetrze. Nie można nawet mówić o wietrze. Nie ma żadnych chmur na niebie. Piwosze są w potrzebie. O, wbijamy tutaj do Parku Kaszki. Znajdujemy się pod hospódką Parku Kaszka na wzgórzu Świętego Krzyża w Pradze. Zajebiste miejsce, które wybrałem jako pierwszy punkt naszego turystycznego szlaku vlog Chmielotok Pracha. Taka buda wydawałoby się zupełnie niepozorna, ale w środku znajdują się skarby tego świata, czyli piwa z pilzna, pilzner, kozel, Radegast, dziesiąteczka, dwunasteczka, na co tylko macie ochotę.
czyli wjeżdżamy w tego Radegaścika. Ojej. A jest taki hutny, moc hutny. Mamy korony. Czeska, Narodni Banka. Poszła nie jedna bańka. No. O. To zdroweczko. Taką dziesiąteczkę za 38 koron tutaj można nabyć. To jest Radegast dziesiątka w specjalnym kufelku Radegasta. Tutaj z takimi tłoczeniami. Ciekawostka, pomnik Radegasta, tego wojownika, który znajduje się na opakowaniach piwa Radegast, można zobaczyć w praskim zoo. Tam właśnie stoi. Jak już wjedziecie kolejką górską sobie na tę wyższą partię praskiego zoo, to tam właśnie możecie znaleźć pomnik Radegasta, gdzieś między hienami a alpagami? Alpakami. Alpaki to nie polecam, alpaki jak najbardziej. No i popróbujmy tego piwa. Ja nie będę ściemniał, jestem fanem Radegasta, bardzo go lubię. Ze względu również na festiwale Hip Hop Camp, te dziesiątki to jest coś zupełnie związanego z fetyszem w moim mniemaniu. Zawsze jak jeździłem na Hip Hop Camp, to zaraz za granicą wysiadaliśmy pod Albertem i kupowałem sobie skrzynkę Radegasta dziesiątek. Tak było. Piwko było pyszne, zaraz wypijemy kolejne. Nie przyszliśmy tutaj na jedno, ale najpierw proponuję, żebyśmy zrobili sobie tutaj mały spacer. Pokażę wam kilka miejsc związanych z hospódką Parukaszka. Przede wszystkim ciekawostka, tutaj są tak naprawdę dwa lokale gastronomiczne, bo jeden jest większy, czyli ta Buda tutaj, ale jest też mniejszy lokal i on się wyróżnia zdecydowanie się wyróżnia wyglądem. Elewacja z tablicami rejestracyjnymi różnych państw. Francja, Maroko, Czechy, patrzę, Niemcy. Polskiej rejestracji nie widzę, trzeba wstawić. Żiżkow, ta tam jest. Parukaszka mama. To jest właśnie Parukaszka, tu jest kibelek męski. Tutaj można załatwić swoje potrzeby. A nie, przepraszam, tu jest żeński. Męski jest po tej stronie, ale bym popełnił faux pas. Natomiast ci, którzy za dużo wypiją piwek, lądują tutaj. Parukaszka, hospódka, piwo, wino, czaj, korzalki, kawa. Witajte, czyli witajcie. Witajcie w śmietniku, kochani. No, zajebista miejscówka, nic tylko pić piwko. Blisko centrum, można tutaj przyjechać do zbocza wzgórza Świętego Krzyża w zasadzie tramwajem. Ja na przykład z Haje jadę autobusem 125, potem przesiadam się na Litochlebskie na Mestiv 136 i podjeżdżam tutaj na Olszańską, na to skrzyżowanie. Z buta potem idę 4 minuty i jestem w hospódce Parukaszka. Parukaszka, tak trzeba wymawiać to słowo. Ja się cały czas uczę czeskiego. Ja se uczim czesciny. Moja czescina je szpatna, tet. Ale ja sem heski kluk. Ja słucham moich nauczycieli, moich kamradów.